Get ready. To, za co lubię japońskie gry, to to, że potrafią dostarczyć wrażeń, których nie doświadczymy w zachodnich produkcjach. Jedną z takich gier jest 13 Sentinels Aegis Rim, przygotowana przez VanillaWare i wydana przez Atlus Produkcja, łącząca ze sobą tematykę mechów, grę taktyczną oraz visual novel. Wyszła z tego naprawdę zacna kompozycja, która wciąga i nie pozwala o sobie szybko zapomnieć. Jest rok 1985. Spokojne, nastoletnie życie bohaterów gry zostaje przerwane przez atak wielkich, mechanicznych potworów nazywanych kaiju. Ludzkość nie jest jednak bezbronna, bo trzynastka protagonistów jest w stanie kierować tytułowymi sentynelami, czyli wielkimi mechami osiągającymi siłę bojową, pozwalającą mierzyć się z zagrożeniem. Gra przeplata ze sobą wydarzenia i pomiędzy walkami poznajemy cały wątek fabularny, w trakcie którego odkrywamy genezę kaiju. Dowiemy się też, co sprawia, że nasi bohaterowie mogą sterować sentynelami oraz... Tutaj się zatrzymam, bo musiałbym wejść w mocne spoilery. Powiem tylko, że historia opowiedziana w grze jest naprawdę dobra, intryguje i zaskakuje zwrotami akcji. 13 Sentinels Aegis Rim dzieli się na dwa główne grywalne moduły, pomiędzy którymi przeskakujemy w trakcie zabawy. Jeden z nich to visual novel ubrana w gameplay przygodówki, podczas której poznajemy fabułę. Drugi to sekcja taktyczna, gdzie sterujemy bohaterami i walczymy z kaiju. Zacznijmy może właśnie od niej. Fani gier taktycznych znajdą tu kilka ciekawych rozwiązań, jednak będąc szczerym, nie jest to szczyt gatunku. Co nie zmienia faktu, że gra się bardzo przyjemnie. Sekcja walki podzielona jest na mapy nazywane falami, w trakcie których musimy bronić terminal, aby nie zniszczyli go wrogowie. Cel osiągnąć można na dwa sposoby. Albo pokonując wszystkich przeciwników, albo powstrzymując ich ataki do czasu, aż terminal się aktywuje i przygotuje atak wyniszczający wszystkie kaiju w okolicy. Na każdej planszy do dyspozycji mamy 6 postaci w ich mechach. Swobodnie możemy wydawać im rozkazy do ataku poprzez wybranie odpowiedniej techniki, kazać się bronić czy zmienić pozycję. Sama walka toczy się w systemie pseudoturowym. Kiedy naszej postaci naładuje się odpowiedni pasek, to może wykonać ruch. Trochę przypomina to system ATB z Final Fantasy VII. Decydując się na atak, wybieramy jedną z umiejętności mecha. Te mają swoje specjalności i część z nich lepiej radzi sobie na dystans, a inne w zwarciu. Mocniejsze ruchy kosztują punkty EP, które ładujemy w trakcie akcji obrony. Przed walką decydujemy, którą szóstkę z 13 bohaterów wyślemy do boju. Warto jednak pamiętać, że postacie mogą wziąć udział w dwóch walkach z rzędu, a później muszą odpoczywać. To zmusza nas do rotacji między pilotami, ale też jednocześnie zachęca do poznawania ich umiejętności. Mechy możemy ulepszać za zdobywane w walce punkty. Zwiększymy w ten sposób statystyki, czy wzmocnimy albo odblokujemy nowe skille. Te punkty można wydać też na ulepszenia terminali, co pozwala w walce rzucić buffy naszym robotom lub zadać obrażenia wszystkim kaiju na mapie. Choć sekcja walki jest miła, to stanowi jedynie odskocznię od creme de la creme tytułu, sekcji fabularnej. W jej trakcie poznajemy historię z perspektywy 13 postaci, które w trakcie bitew zasiadają za sterami sentineli. Jak już wspomniałem, opowieść intryguje i to już od początku. Narracja jest pozytywnie pokręcona i skacze pomiędzy bohaterami, okresami historycznymi i wydarzeniami w taki sposób, że nie wszystko jest tutaj nam podawane na tacy i sami musimy układać puzzle po puzzlu, aby zrozumieć, o co tutaj chodzi. Fabułę poznajemy w sekcji typowo przygodówkowej. Kierujemy wybranym przez nas w danej chwili bohaterem po 2,5-wymiarowych planszach, a rozgrywka opiera się tu mocno na dobrze napisanych dialogach. Naszym najważniejszym narzędziem jest mapa myśli. Służy ona za okno dialogowe, ekwipunek oraz pozwala podsumować zebrane do tej pory przez daną postać informacje. Odkrywanie nowych wątków nierzadko polega na odgrywaniu tych samych sekcji, ale poprzez wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy kierujemy je na inne tory, które zdradzą nieznane nam wcześniej fakty. Przy takiej ilości bohaterów i wątków można się pogubić. Dlatego graczowi w odnalezieniu się w historii pomaga tak zwane Mystery Files,
gdzie przeczytamy wszystko, co na dany moment wiemy o postaciach, wydarzeniach czy organizacjach. 13 Sentinels Segis Rim zrobiło też na mnie wrażenie pod względem oprawy wizualnej. Od razu rzuca się w oczy styl graficzny, który towarzyszył innym grom studia VanillaWare, jak Odin Sphere czy Dragon's Crown. Projekty postaci są prześliczne, tak samo jak tła, na których są wyświetlane. Wszystko ręcznie rysowane, animacje są bogate w szczegóły. Prezentuje się to znakomicie, a w dodatku tego typu wizualia trafiają mocno w mój gust. Szkoda tylko, że muzyka nie dorównuje poziomem grafice. Ścieżka dźwiękowa jest w porządku, ale żaden utwór nie utkwił mi jakoś specjalnie w pamięci. Dobrą robotę zrobili aktorzy głosowi, którzy odegrali swoje role solidnie. Możemy usłyszeć też kilka znanych głosów w świecie japońskiej animacji. Na koniec mam małą radę dla tych, których przekonałem do zapoznania się z tym tytułem. Część przygodowa jest dłuższa od części taktycznej. Nie wiedziałem o tym, jak grałem, to kiedy mogłem, przeplatałem jedną walkę z jedną sekcją przygodową. Ja zalecałbym wam granie jednej walki i dwóch sekcji przygodowych. Lepiej w ten sposób rozłożycie akcenty. Bo ja pod koniec musiałem skupić się wyłącznie na przygodówce, by odblokować ostatnie walki i czułem, że momentami gra jest niepotrzebnie przedłużana. 13 Sentinels Aegis Rim oferuje wrażenia, których nie doświadczymy w innych produkcjach. To gra ze świetną historią i na tyle przyjemnym systemem walki, że nie odstraszy tych, którzy zagrają wyłącznie dla opowieści. Jeśli jesteście posiadaczami PlayStation albo Switcha, to gorąco polecam, bo może się dla was okazać taką samą perełką jak dla mnie. Już dawno żadna gra tak pozytywnie mnie nie zaskoczyła, zwłaszcza, że na podstawie opinii innych miałem wysokie oczekiwania. Dajcie znać, czy planujecie zagrać, a może już graliście. Podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Jeśli materiał się podobał, to będzie mi miło, jak dacie łapkę w górę oraz zostawicie suba. Zachęcam też do odwiedzin moich social mediów, Twitcha, Twittera, Discorda oraz Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Na koniec zostawiam was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!